To, co u nas dawno zabronione, tutaj dozwolone nawet dzieciom. Zawsze chciałem spróbować takiej ekstremalnej jazdy, więc po chwili wbijam się już do chłopaków na dach. Nasza młodzież jeździła takim autobusem, to dyrektor szkoły jak długo by jeszcze pracował, albo wychowawcy, szkołę by zamkli. Przed oczami mam filmik, który chodził kiedyś w internecie, co się dzieje, jak kierowca nagle hamuje. Autobusy od razu wyszedł bileter i teraz na do widzenia mnie zainkasował. Burger z ostrym farszem i makaron, resztka makaronu z czosnkiem i przyprawami na ostro. Zatrzymaliśmy się w jakimś miasteczku na nocleg, lecz szybko nasze białe twarze zostały zauważone. Absolutne szaleństwo, nie daje rady. Rozwaliła się procesja. Jeden z organizatorów przyszedł nam na odsiecz, natomiast drugi poprosił, abyśmy się stąd oddalili. Ale bez względu na to, na co my mieliśmy ochotę, zostaliśmy wciągnięci w tłum. W tym całym zamieszaniu zagubił się gdzieś mój towarzysz podróży Andrzej. Nawet jeden z organizatorów uznał, że trzeba nas udekorować. Na szczęście Andrzej odnalazł się gdzieś pod ścianką fotograficzną, napastowany przez uczestników. Zdejmuję, Januszek, spokojnie. Już ci Andrzej robię. Okej. No i tak staliśmy się bohaterami miasteczka, a nawet nie znamy nazwy tego miasteczka. Zatrzymaliśmy się na nocleg. A tu taka impreza. Jakby tych wszystkich atrakcji było mało, lokalny aptekarz zaprosił nas na siebie na herbatę. Trafiliśmy na sympatycznego pana z apteki. W zasadzie wciągnął nas do apteki, żeby sobie zrobić parę zdjęć. Komal se ty dywa? Komo se ty dywa? Tu. Yes. My name is John. And do komo se ty dywa? Se ty dywa. Se ty dywa. Skomplikowane masz to imię, wiesz? Se ty dywa. Nagar palika vice chairman. Okay, yet of English. Of English, yeah? Jak na jeden wieczór mamy z kolegą już dość tej popularności.
Prawie wszyscy Hindusi to wegetarianie, więc nie dziwimy się, że sprzedają wszędzie warzywa, nawet wieczorem. Niezła karawana. Dziś na śniadanie będzie arbuz, mini arbuz. No to nam to wali cały. Nasze kolejne śniadanie to znowu owoce. Nie dusz rady to. Jak to jest? Dotarłem do kolejnego celu swojej podróży po Indiach. Świątynia szczurów. Świątynia Karni Maty. To była taka ascetka, czyli kobieta żyjąca ściśle według zasad religijnych, dążąca do duchowego wyzwolenia. Ta kobieta przygarnęła kiedyś dziecko, uznając je za własnego syna. Kiedy ten jej zaginął i okazało się, że już nie żyje, prosiła Boga Jamę o przywrócenie go do żywych. Ten z kolei oznajmił jej, że jest już za późno, bo syn jest już po reinkarnacji i został szczurem. No tutaj na miejscu można kupić dla szczura pokarm w świątyni, żeby go nakarmić. Kolejna grupa chce sobie zrobić z nami zdjęcie, ale co ciekawe, co ciekawe, oni nie chcą zrobić. I znowu się wbiłem w krówskie łajno, że będę miał szczęście. Ja pierdzielę. Andrzej stwierdził, że to gwiazdorstwo jest już trochę męczące. Wszędzie popularność zaczyna mnie męczyć. Chciałem powiedzieć, że zrobienie sobie ze mną zdjęcia tutaj, czego jesteśmy świadkami na każdym kroku, jest jak w czasy z teściową. Ponoć możliwe, ale po co? Po co? Tu zostawia się buty, bo do świątyni wchodzi się boso. Krowa je pilnuje, ale trzeba ją poczęstować jakimiś chipsami. Look, good man. Ha, thank you. Także idę nakarmić jakiegoś szczura. Pan wypytuje, czy nie jesteśmy jacyś profesjonalni, jeśli chodzi o dokumentację, bo od tego jest odpowiednie myto. And carefully step. Inside is a lot of rats. Rat name is Kaba. These are my family. If we death, next born become the rats. We are not to go to heaven and yama. These are my family. So if see white mouse is good luck. Kolejnego pana, który robi selfie. I tak oto znaleźliśmy się w jednej z najbardziej chyba cuchnących świątyń, bo pierwsze co się rzuca to zapach, w zasadzie odór. No dawaj. Ta świątynia to taka garażowa robota trochę. No zobacz. To jest... nie wiem czy kolega wie, w opisie jest wszędzie podawane, że jeśli chodząc boso zrobiłbyś krzywdę szczurowi i spowodował jego odejście z tego świata, to musisz ufundować posąg szczura ze złota lub ze srebra. Nie wiem, czy nas na to stać. Trochę szczerze mówiąc jestem przerażony.
To główne miejsce świątyni, ale turyści nie są tutaj wpuszczani. Jak można tak zaszczurzyć sobie miejsce święte jeszcze? W tej świątyni mieszka aż 20 tysięcy szczurów i jest podobno kilka białych. Jak już pan wcześniej mówił, jak się go zobaczy, to będzie się miało szczęście. Ale wiecie, co jest najbardziej przerażające? Nawet już nie ten smród, który tutaj się wydobywa, bo już się jakoś przyzwyczaiłem, ale to uczucie tych odchodów pod stopami. Idziesz i czujesz te grudki, te suche, zaschnięte odchody pod stopami. To mnie przeraża, a nie widziałem nigdzie miejsca, żeby można było te nogi umyć. Na szczęście koło świątyni znalazła się umywalnia, gdzie można umyć sobie nogi. Wszyscy w tej świątyni są bardzo sympatyczni, ale ten pan inkaset na dzień dobry, który nas tam przywitał i trochę poopowiadał, zażyczył sobie opłatę za robienie zdjęć i filmowanie. Zszedł z ceny na 500 rupii, a to jest jakieś 25 zł. Dacie wiary, a przed świątynią można sobie zakupić takiego prosto z głębokiego oleju, z ogonkiem i nawet oczy widać i uszy. Zabawna sytuacja, bo siedzimy tutaj z Andrzejem i dyskutujemy na temat różne tematy, a jeden pan przysiadł się naprzeciwko nas i wsłuchuje się w nasz dziwny polski język. Ciekawe podejście do turystów. Są ciekawi świata. Tak. Często zabierają mi kamerę, żeby popatrzeć, jak wygląda z drugiej strony. Ale jedzenie... Znowu soczewica na ostro. Wyrwał mi, wziął mi kamerę i chciał sobie pofilmować, no. To jest jego produkcja, to tutaj w kuchni. No i tak jest na każdym kroku. Chyba auto nam chcą kupić. Przewidujemy także z Andrzejem w przyszłości przemieszczanie się autokarem, więc idę sprawdzić, jak w nim wygląda. Bardzo krowa może być święta, możecie się przekonać o tu na tej drodze.
i cały czas są takie widoki, wcale w takich miejscowościach zaludnionych, krowy na porządku dziennym, krowy na drodze, przy drodze, padnięte, przejechane, potrącone i takie o w mieście, nikomu to nie przeszkadza. W naszej szerokości geograficznej rzecz absolutnie niedopuszczalna. Co by się działo, gdyby komuś uciekła krowa i na środku drogi sobie zaparkowała. I to jest chyba moment, żeby opowiedzieć o tym, dlaczego w Indiach krowy są tak traktowane, a nie inaczej. W świętych księgach hinduizmu krowa uznawana jest za jedną z siedmiu matek człowieka, gdyż jako dawczyni mleka stała się jego karmicielką. W hinduizmie jedna z najważniejszych bogini jest także przedstawiana pod postacią białej krowy. Sam Bóg Kryszna wychowywał się w rodzinie pasterzy, w dzieciństwie pasał te krowy, grał im na flecie, za co otrzymał przydomek strażnika krów. Według Hindusów ten, kto zabija zwierzę, sam zostanie przez nie pożarty. Taka karma. Na tej drodze szybkiego ruchu, nie wiem czy teraz, o, suszą się placki, krowie. A żeby te placki odpowiednio ususzyć, trzeba je pierw uformować. Krowskie łajno jest wykorzystywane jako opał lub wkładka do kadzideł. Tutaj w Indiach krowa ma nie tylko religijne znaczenie, ale ma także konteksty polityczne. No i krówka na parkingu, krówka przed szkołą. W 2017 roku w stanie Gujarat parlament regionalny uchwalił ustawę przewidującą dożywocie za ubój krów. W innych stanach jest mniej rygorystycznie, ponieważ można dostać maksymalnie 10 lat więzienia. Te same kary przewiduje ustawa dla tych, którzy przewożą krowy do rzeźni. Minister spraw wewnętrznych stanu Gujarat oznajmił, że krowa nie jest zwierzęciem, to powszechny symbol życia. I kto nie oszczędzi krowy, rząd nie oszczędzi jego. No cóż, taka polityka ma swoje reperkusje, bo tylko 50 km od stolicy Delhi w 2017 roku grupa Hindusów zaatakowała dom muzułmanina za rzekomy ubój krowy, gdzie strasznie pobito jego 10-osobową rodzinę. Ojciec tej rodziny zmarł, starszy syn trafił do szpitala, a później się okazało, że to mięso nie było krowie, a było z kozy. Kilka lat wcześniej na północy Indii dokonano linczu na katolickim taksówkarzu, którego zaatakował cały tłum, gdy dowiedziano się, że ten zabił młodego byczka na potrzeby swojej rodziny. Ten mężczyzna też zmarł i nikt nie poniósł odpowiedzialności. Jeżeli Hindusowi zdechłaby krowa z przyczyn na przykład naturalnych, to ten za pokutę musi odwiedzić wszystkie święte miejsca w Indiach. Dlatego kiedy krowa przestaje dawać mleko, często chłopi wypuszczają te krowy, a one idą sobie do miasta. Tam też często się rozmnażają. Na drogach Indii obowiązuje partyzantka, ale na szczęście mój towarzysz podróży Andrzej odważył się przejąć czasami kierownicę i dostosować się do tego lewostronnego harmideru. Przemierzanie Indii jest fascynujące. Każda wioska i miasteczko jest inne. Sklep z częściami do samochodu. Jaipur. Jaipur. Teraz pojawiły się trochę większe krowy. Teraz pojawił się pierwszy słoń. Oh.
Nic w tym miejscu szczególnego, oprócz tego, że można się zatrzymać i zobaczyć piękną wodę z pałacem na środku. ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ Godzina 13 na śniadanie banany albo jabłka. No nie ma co zjeść, no. ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ Pan zaprasza na zdjęcie. Na zdjęcie na wielbłądzie. Proszę pana, nie odczuwam takiej potrzeby. Nie odczuwam takiej potrzeby, żeby dosiadać wielbłąda. Elephant riding. Elephant your house with my 11 elephant. Pan mówił, że ma 5 słoni w domu. Cześć. Proszę cię bardzo. Smacznego. Ty to mi małpy z ręki jeżdżą. Tutaj rządzi, wiesz, tych innych nie dopuszcza. A te inne patrzą, bo też by chciały. To co, jedziesz z nami? Sympatyczna małpka, która wbiła się nam. Wjeżdżamy na szczyt fortu w Jaipurze. Jaipur to stolica Rajasthanu, w którym jesteśmy. Wszędzie w całym mieście jest pełno małp. Niż pójdziemy zwiedzić fort z największą armatą na świecie, nakarmimy pierw małpy. Mamy widownię, jak się małpy karmi. To jest to największa armata na świecie. Podobno udało jej się wystrzelić pocisk na 35 km. Niestety nie wzięliśmy żadnych więcej ciastek, żeby poczęstować małpy, a nazbierało się ich tu teraz trochę. Wybieramy kierunek rezerwat słoni. Ale ma na jego daję. Sir, please, what you feed? Ale photo, 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 photo.
ciekawostką jest to, że w każdym chlewiku opiekun słonia ma takie łóżko, na które sobie można siąść. Patrz, obierze sobie ze skórki, widziałeś? Nie chcę skórki. Patrz, jak sobie przydepta. Cześć. Na terenie tego rezerwatu żyją całe rodziny, które zajmują się tymi słoniami, ale powiem szczerze, że mając porównanie do tego, co zobaczyłem w rezerwatach w Tajlandii, to ten widok tutaj jest smutny. W tym rezerwacie dorośli czy dzieci, każdy liczy na jakiś datek. Za niewielką opłatą możesz osobiście, według własnej koncepcji, udekorować słonia. To taka indyjska tradycja od setek lat. Nie spotkasz nic innego. Wszystko na głębokim oleju z farszem i oczywiście soczewica na ostro. Trzeba rzucać się na słodko. To są wyroby z koziego sera. To jest ryż? Jest jakieś inne jedzenie. Wszystko łapami. Kolejny poranek, kolejne śniadanie, kolejny banan. Co to jest? Muszę zrobić tak, jak wszyscy robią. Straszne to jest, ale nie ma nigdzie koszy na śmieci. Weź jednego. Smakuje jak figa, jak taka mdła figa, ale dobre to jest, nie? Nie złe. Same zakłady szewskie. Każdy z nich opanował dzieło robienia butów. W jednym ciągu naliczyłem ich aż 7. Każda jedna z tych budek to jest inny warsztat samochodowy.